Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Mam jeszcze tutaj kilka pytań, które dostałem na Facebooku. Jedno z pytań od Natana dotyczy wpływu rozrywki na rozwój świadomości, także jeżeli interesuje was to zagadnienie, pozostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania. Może wpływ rozrywki, książki, filmy, muzyka na rozwój świadomości, co na przykład może zagrozić wewnętrznemu rozwojowi? Pozdrawiam. Dzisiaj, gdy szykowałem się do Q&A, wszedłem do swojego folderu pytań, gdzie mam zapisane różne pytania, kolekcjonuję te najciekawsze i gdy przychodzi pora, aby nagrać wideo, po prostu przyglądam się tym najciekawszym i wybieram jakieś do Q&A. To jest akurat zagadnienie, nie ma tutaj bezpośrednio znaku zapytania, ale pomyślałem, że co nieco poopowiadam na ten temat i was troszeczkę zainteresuje. Pamiętam w zeszłym roku, 2 lata temu, taki moment, gdy uświadomiłem sobie, że mój brat kupił sobie PlayStation 4. Dla tych, którzy nie wiedzą, PlayStation to jest konsola do gier. W tej chwili wersja 4 to jest najnowsza wersja. I na PlayStation wyszła taka gra, nazywa się Killzone. I mój brat zakupił najnowszą wersję tej gry. To jest chyba wersja Killzone 4, Shadowfall, jakoś to się tak nazywało. Ja pomyślałem, że z miłą chęcią bym pograł na konsoli w tą grę, bo jestem wielkim fanem tej serii i chciałem sobie po prostu pograć. No i umówiłem się z moim bratem, że jak będę miał ochotę, to po prostu przyjadę sobie do niego do mieszkania, siądę sobie przed konsolą i będę sobie grał. No i włączyłem sobie grę, raz, drugi, trzeci, czwarty. I po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że nie mam ochoty grać. W sumie to nie chce mi się nawet grać. Uświadomiłem sobie, że siedzenie samemu ze sobą w ciszy i spokoju daje mi większą satysfakcję niż stymulacja grą. I po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że wiele takich rzeczy z biegiem czasu ode mnie poodpadało. To znaczy, że straciłem zainteresowanie wieloma rzeczami, którymi kiedyś się podniecałem. I stało się to naturalnie poprzez medytację, bo zauważyłem, że jeżeli chodzi o rozrywkę, jeżeli chodzi na przykład o wideo, filmy, gry komputerowe, tam dochodzi do ogromnej projekcji. To znaczy, gdy grasz w grę komputerową, to ten bohater, którym sterujesz w grze komputerowej, to jest twoja projekcja. Projektujesz samego siebie na tego bohatera i po prostu utożsamiasz się z tym bohaterem, zapominając o tym, że jesteś tutaj, tak? I to samo tyczy się filmów, dotyczy się praktycznie wszelkiej mainstreamowej rozrywki, no bo jaką tu dzisiaj mamy rozrywkę w sumie? Tak? Telewizja, social media, internet, nie wiem, imprezy. Ktoś z was imprezuje. Ja sam osobiście, no nie ukrywając, mnie tego typu rozrywki po prostu nie jarają, nie podniecają mnie, nie wciągają mnie. Zawsze pamiętam, jak chodziłem na różnego rodzaju imprezy, to musiałem się do tego zmuszać. I zawsze myślałem, że to ze mną jest coś nie tak, wiecie. Ale po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że nie mam tak naprawdę na to ochoty i po prostu sobie odpuściłem. Powiem wam, że jeżeli traktujecie rozwój samych siebie na poważnie, to w pewnym momencie, jeżeli będziecie naprawdę traktować to na serio i przyjrzycie się temu, czym ten rozwój tak na dobrą sprawę jest, to zdacie sobie sprawę, że rozwój samego siebie można traktować jako rozrywkę. Na dobrą sprawę wystarczy, że znajdziesz sobie swoją własną pasję, coś co kochasz robić i zaczniesz to robić i na początku będzie ciężko, bo będziesz musiał się nauczyć różnych technik, poznać różnego rodzaju modele, wzorce, poznać swojego nauczyciela, być pokornym i się go słuchać, a nie wyjść z przekonaniem, że ty wiesz wszystko najlepiej, nawet jeżeli nie zacząłeś jeszcze czegoś robić. No i w pewnym momencie ta forma samodoskonalenia staje się tak mega przyjemna, no bo nie ukrywając, jak jesteś w czymś dobry, no to lubisz to robić. To jest naturalne. Jak jesteś w czymś dobry, to zaczynasz lubić to robić.
Jeżeli chodzi o rozrywkę, tutaj naprawdę polecam wam wszystkim zdefiniować sobie to, czym jest dla was rozrywka. Czym jest dla was rozrywka? Jak definiujecie rozrywkę? Co was rozrywa? I co sprawia, że czujecie się rozerwani? W cudzysłowie, ponieważ tak na dobrą sprawę, dopóki nie zdefiniujecie dla siebie tego, czym jest rozrywka, to nigdy tak na dobrą sprawę nie będziecie wiedzieć w ogóle, o czym myślicie, tak? Tak samo tutaj, jeżeli nie zdefiniujemy tego, czym jest rozrywka, to nigdy tak na dobrą sprawę nie będziemy wiedzieć, o czym my w ogóle mówimy. Równie dobrze rozrywką dla ciebie może być godzina medytacja, może być trening na siłowni, czytanie książki, czytanie poezji, oglądanie obrazów, twórczość, pójście na spacer, wykonywanie swojej pracy, bo może masz tak fajną pracę i tak bardzo lubisz ją robić, że jak ją wykonujesz, to nawet nie czujesz, że pracujesz. Tak, ale jeżeli tutaj jeszcze poruszyłbym ten temat tej takiej, w cudzysłowie, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, ale już to tak nazwijmy, złej rozrywki, tak? Że istnieje jakaś zła rozrywka. To tak na dobrą sprawę, jeżeli stosując pewnego rodzaju rozrywkę, nie czujesz, że krzywdzisz siebie, albo nie czujesz, że krzywdzisz innych ludzi, to ja nie widzę w tym żadnego problemu. Bo równie dobrze możesz posłuchać sobie muzyki, ulubionej muzyki, która cię zainspiruje, przy której się zrelaksujesz, twój umysł się wyciszy, będziesz czuł się ze sobą lepiej, możesz czytać książkę, która cię zainspiruje, da ci wskazówki, insighty, wiedzę i motywację, aby się rozwijać dalej. Podobnie jeżeli chodzi o film. Może akurat obejrzysz ten serial, to wideo, które cię pociągnie dalej, cię zainspiruje. Nigdy tak na dobrą sprawę nie wiesz. Wiecie? No, nigdy tak na dobrą sprawę nie wiesz, co przyczynia się do twojego rozwoju, a co nie. Nie traktujcie tych słów moich jako racjonalizację, że gdy będziecie wyrządzać sobie krzywdę, to sobie powiecie: a, ja w sumie nigdy tak na dobrą sprawę nie wiem, co mnie rozwija, a co nie. Intuicyjnie wszyscy doskonale wiemy, że rozwija nas dyscyplina. Rozwija nas najbardziej robienie tego, co jest emocjonalnie trudne do wykonania. Nikt się co do tego nie będzie wykłócał. Nawet są takie, wiecie, nawet jak macie takie momenty, gdy jesteście naprawdę ekstremalnie leniwi, i to jest taki paradoks, bo gdy jest się ekstremalnie leniwym, to umysł potrafi być również bardzo kreatywny, nie? Ale dopóki nie podejmiemy jakiegoś wysiłku i działania względem tej kreatywności, tych idei, to nigdy tak na dobrą sprawę nie wiemy, z czym mamy bezpośrednio do czynienia. To jest też tak, wiecie, że jak ktoś ulega takim rozrywkom, to bardzo łatwo jest zweryfikować, czy ta rozrywka jest dla ciebie dobra, czy jest zła. Zastanów się, jakim człowiekiem będziesz za 10 lat, jeżeli ciągle będziesz robił to samo, co robisz teraz. I zadaj sobie to pytanie w chwili, gdy będziesz ulegał czemuś i nie będziesz do końca wiedział, czy to służy twojemu rozwojowi, czy nie. Czy to jest dla ciebie dobre, czy nie. Wiecie, tutaj też nie chodzi o to, żeby dawać sobie jakąś hardkorową presję na ten rozwój i naprawdę Bóg wie coś od siebie wymuszać. Bo każdy z nas tak na dobrą sprawę ma inne priorytety, jest w innym momencie swojego życia i coś, co jest dla mnie potrzebne teraz, dla ciebie może być kompletnie bez sensu, albo ty już to masz, tak? Ty już to masz, dlatego tak bardzo często przypominam o tym, abyście przypominali sobie o swoich własnych wartościach
i zawsze zwracali uwagę na to, jak się czujecie z tym, co robicie, no i oczywiście studiowali samych siebie. Na pewno ten taki dobry rozwój i te takie dobre rozrywki, tak? Tutaj używam czarno-białego myślenia, no ale już tak kontynuując moją wypowiedź, te dobre rozrywki będą sprawiać, że wasz poziom świadomości będzie wzrastał, będziecie bardziej kreatywni, bardziej zmotywowani do działania, bo będziecie mieli efekty. Oczywiście w tym obszarze życia, w którym chcecie popracować nad sobą. I wasze poczucie własnej wartości będzie wzrastać. Będziecie czuć się po prostu ze sobą lepiej. A te takie rozrywki, które nie służą waszemu rozwojowi, no będą po prostu powodować, że będziecie czuli się jak totalne dno. Będziecie stymulować negatywny dialog wewnętrzny, osąd, sceptycyzm, brak wiary w siebie. Przekonanie, że coś z wami jest nie tak, jesteście niewystarczająco dobrzy. Będą pojawiać się wątpliwości, wewnętrzna maruda i tak dalej, 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 i tak dalej. Nasze życie samo w sobie dąży do jak największej samorealizacji, jak największej ekspresji siebie, jak największego możliwego samouświadomienia. Więc generalnie wszystkie wasze zachowania, działania, myśli, akcje, które intencjonalnie będą skupiać się ku waszemu rozwojowi, będą sprawiać, że będziecie czuli się dobrze, bo będziecie płynąć z życiem. A wszystkie takie rzeczy, które sprawiają, że czujecie opór, przede wszystkim opór, będą sprawiały, że staniecie w miejscu, ale nie w takim miejscu, wiecie, takim duchowym miejscu, że tu i teraz. Bo akurat obserwacja jest bardzo prorozwojowym niczym. Jeżeli nie będziecie się rozwijać, to po prostu będziecie się cofać. Tak już wygląda nasze życie. Nie ma innej opcji. Albo się rozwijasz, albo się cofasz. Życie ci nawet nie pozwoli stanąć w miejscu. Możesz poczuć opór, możesz poczuć niepokój. Poobserwuj swoje ciało. Zobaczysz to, bo to się objawi napięciami w ciele. Tak jakbyś się czegoś trzymał. Tak jakbyś chciał zablokować życie. Tego się nie da praktycznie zrobić. Nie można zatrzymać życia. Życie nie jest takim filmem, że jesteś sobie w kinie z pilotem i sobie zatrzymasz albo przewiniesz. Życie jest jednorazowym filmem, w którym sobie nie przewiniesz i w którym sobie nie zatrzymasz. Bo życie w swojej fundamentalnej mechanice jest skonstruowane na zasadzie dualistycznego niedualizmu, to znaczy nie dość, że jesteś aktorem na scenie, to jeszcze jesteś całą sceną, to jeszcze jesteś reżyserem i scenarzystą i w ogóle napisałeś skrypt pod ten film, ale żeby było śmiesznie, to jeszcze jesteś dodatkowo widzem w kinie i zapominasz o tym, że to ty napisałeś ten skrypt. I tym jest właśnie życie. Tylko że to wszystko dzieje się jeszcze w taki sposób, abyś wierzył, że to jest najprawdziwsze istniejące życie, jakie istnieje. No i ktoś magicznie zabiera ci pilota. Żyj, człowieku. Śmieję się, naprawdę. Tak na sam końcu, podsumowując moją wypowiedź, starajcie się trzymać wszystko w perspektywach. W świadomości tak, że to jest wszystko perspektywiczne. Bo naprawdę dla kogoś rozwojem może być zbudowanie solidnej dyscypliny i wzięcie się za siebie,
a dla kogoś rozwojem może być wrzucenie na luz i zaprzestanie w ogóle robienia jakiegokolwiek samorozwoju. Tak? Dla jednego to może być dobre, dla drugiego tamto może być dobre. Dla kogoś dobrym rozwiązaniem byłoby zainteresowanie się rozwojem duchowym, a dla drugiej osoby wręcz odwrotnie, zapomnienie o rozwoju duchowym i poznanie jakichś nowych ludzi, którzy w ogóle nigdy nie słyszeli o świadomości czy o medytacji. Kocham was, miśki. Na pewno wyciągniecie z tego nagrania coś wartościowego dla siebie, na pewno rozumiecie, o co chodzi. Pamiętajcie, że gdy rozwój naprawdę staje się ekscytującą podróżą, czymś, co wam smakuje i coś, co lubicie, i naprawdę, gdy przestaniecie się do tego tak zmuszać na siłę, w sensie, że z oporem, to zobaczycie, że każda jedna chwila w waszym życiu służy waszemu rozwojowi i pozostaniecie z takim głębokim poczuciem, że nie ma takiej możliwości, abyście kiedykolwiek przestali się rozwijać. I to jest taka głęboka dojrzałość i ona się pojawia w pewnym momencie, gdy człowiek już przez jakiś czas rozwija samego siebie, bo na początku to jest trochę na siłę, to jest trochę takie ciekawe, trochę trzeba popróbować tych technik, trochę się pomęczyć, osiągnąć trochę wglądów, ale po jakimś czasie to się naprawdę zamienia w taką satysfakcjonującą podróż. Chcecie być w takim momencie, gdy wasz rozwój staje się naprawdę niezwykle kreatywny, a życie zamienia się w mistyczną zagadkę. Coś pięknego. Tak. Tyle moje mysie pysi, skarby moje. Ja mam na imię Damiano, Damianero, Sobanero. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkie linki, odnośniki macie na dole. Zobaczcie sobie. Napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.